Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cartoon. Dzisiaj spróbuję dołożyć turbo do tego wspaniałego samochodu, ponieważ prawdopodobnie tutaj nie ma turbo w ogóle. Zobaczmy co miałem. W ogóle planuję ten swap silnika tutaj zrobić z innego pojazdu. Nie wiem, czy tutaj się to uda. Mam nadzieję, że chyba tak. Chociaż byśmy mogli spróbować, co? Ja bym spróbował w ogóle tutaj kupić komponenty silnika, blok silnika. Zobaczcie tutaj to VZ35. To mi się wydaje, że to będzie takie, że będzie pasować. Dobra, to kupujemy. Kupujemy to, kupujemy miskę olejową, układ korbowo-tłokowy. Kupujemy to, układ rozrządu. Ale elementów. Bo to chyba będzie gdzieś na końcu. Tutaj, kurde, patrz. Patrzcie, ile montowania teraz będzie. Ja pierdzielę. Dobra. Dodaj do koszyka. Nie wiem, czy to wszystko muszę kupować. Ale pewnie ta. Wydechowy, ssący. Dobra, kupujemy wszystko, co jest od VZ35. To też mi się przyda. Mam nadzieję, że dobrze robię, bo inaczej stracę bardzo dużo pieniędzy. Na łańcuszku. Bardzo ładnie, dobra. Elektryka. Wszystkie modele. Są cewki zapłonowe. Ale teraz które? Strona montażu lewa, strona montażu prawa. Dobrze. To cyk. Cyk. Wszystkie modele, to z tamtych przypasuje. Na pewno układ chłodzenia, wszystkie modele. Kurde, patrzcie na tego. Pompa wody, to trzeba kupić. Wąż chłodnicy, to trzeba kupić. Pompa wody, chłodnica wody. Chłodnica powietrza. Pierwszy słyszę. Dobra. Kupmy tą. Większą. Układ paliwowy. Listwa wtrysku paliwa. Jest normalnie nienormalny, tak mi się wydaje, nie? Ale trudno. No dobra, no zobaczymy. Pewnie już ktoś kiśnie tam, bo pewnie wie, że tak się nie da, albo to, że to nie wyjdzie w ogóle. Ale ja się tym nie przejmuję w ogóle. Układ paliwowy teraz był. Układ powietrza. Kolektor ssący. Tak, doładowanie teraz. To co tygryski lubią najbardziej. Turbo sprężara i teraz tak. Zakres pracy 2 bary. 7300, 2 bary. To jest lewy, to jest prawy. Które mam wybrać teraz? 2,6 bara. Dobra, dawaj to. Dostępne warianty. A, kolor można zmienić. Dobra. Czyli wziąłem lewą, na lewą stronę. Układ hamulcowy. A, to z tamtego będzie, tak? Tak. Napędowy. Dyferencjał. 3,11:1. Ograniczony ślizg. Ty. Blokowany, śpera. Ty, kurde, to chyba otwarty muszę teraz kupić, co? Dobra, otwarty. Układ wydechowy. Oczywiście, że tutaj końcówę trzeba taką solidną kupić, a nie jakąś pipidówę. Chociaż chyba wymieniłem tutaj. Pewnie tak, dobra. To skup się tutaj. To trzeba kupić jeszcze, Kolektor wydechowy. Ja tutaj nie za dużo tych kolektorów wydechowych bym kupił. Tak to jest, jak ktoś się nie zna po prostu na tym, to... Przewody elektryczne, pokrywa silnika, dobra. Wszystko, 97, prawie 98 tysięcy. Dawaj, tak. Jezus Maria, też trzeba to wszystko zamontować. Spróbujmy może najpierw, nie wiem, turbo. Części, narzędzia, wszystko, części same dajcie. O cholera. Szkoda, że nie można tutaj wyszukiwać sobie po tym. Gdzie jest turbo, ja się pytam. O, tu jest. Zamontuj.
Część nie może być zamontowana. O kurde. O kurde. Dobra. Ściągamy wszystko. Też tak ciężko? No to coś by trzeba było zacząć. A nie, serwo może zostać. Filtr powietrza tylko, że tutaj zdemontujmy. Przepustnice. Leźmy od tej strony może. Co tu dalej? Kolektor ssący byśmy mogli... A nie, listwa wtrysku paliwa. Okej. Okay. Kolektor ssący można teraz zdemontować. Pokrywa głowicy. Dobrze. Następna pokrywa głowicy. Okej. Okay. Zobaczcie. Ładnie to nawet wygląda, nie? Takie detale tutaj. Trochę się wkurzę, jak to nie jest to. Ale na szczęście to zawsze mogę sobie tam wczytać save'a. I to nie będzie problem. Trochę długo schodzi na demontażu. Okej. Okay. Głowica. Tłoki. Zestaw tłoków. A tłoki jako jedno schodzi. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Okay. Alternator teraz. Zaraz wyjdzie tak, że mi zostanie trochę części. I ja tego nie zrobię, nie? Ja tego nie złożę później. No tak na pewno będzie. Zobaczycie, że tak będzie. Na 100%. Dobra, pokrywa. Koło pasowe. Nie, to już jest za dużo roboty. To już za dużo roboty jest. To już nie dla mnie. Bloku dalej nie mogę ściągnąć. Na ramę pomocniczy tym bardziej. Part. No dobra. To. Wału korbowego nie mogę ściągnąć. A czemu? Co tutaj mi blokuje? Siniebiegów mogę jakoś odłączyć? Od tego całego zestawu tutaj? Ale skrzyniebiegów? A nie, bo to tam też trzeba coś innego w ogóle chyba robić. Albo może tą skrzynię trzeba po prostu gdzieś tam rozmontować. Kurde, że sobie normalne roboty tyle nabrał. Że to jest szok. Zachciało łapy jakieś robić. No nie odkręcić tego, już lepiej cały samochód kupić. Dobra, rozmontowałem w ogóle to i nie chce mi się bawić. To było od tego? Chyba było od tego. Dobra, kupimy to. Tamto się potuninguje. Tamto będzie w garażu. Ciągnij machę. Zobaczmy, co tu jest. Ty, no od razu jakiś tam lepszy silnik. OV6, zobaczcie, kolektorek, sonsys, tak dalej. Czy to będzie od tego? Czekaj, pa, oj, no, to wydech od razu inny. Belgi takie nawet ładniejsze. Popatrz. Od razu inny samochód, człowieku. Gdzie to turbo było teraz? Też jak tam jest. O, tutaj. Pa. Mogę umieścić. Turbo sprężarę, żebym założył. I teraz będzie jazda. Gdzie ona jest? Bo może ją tam można gdzieś trochę dostosować. Dobra. Dostosujmy sobie tak. Dostosujmy sobie. Poczekaj. Bo tutaj trzeba sobie dostosować. Podnieść ten samochód. Bo tu trzeba sobie troszeczkę promień skrętu dostosować i może będzie lepiej szło. Gdzie jest przekładnia? To jest rama. Rama, przekładnia. O, przekładnia. Kąt skrętu na 70. Bo czemu nie? To jest wszystko takie, wiecie, pozakrywane. Skrywa się, aha, ten w złej pozycji, dobra. No to opuść go. Spróbujmy teraz, dobra, idzie. Elegancko, przewody elektryczne. Tam jakbym wyciągnął ten silnik, to podejrzewam, że to bym złożył ten nawet. Na tym nowym. Właśnie na tym. A tak to, no niestety. Trochę więcej powietrza może byśmy tutaj konsumowali. Smakuje, co?
Dobra, to z tego do dodajemy. Kąt otwarcia przy błysnicy. A na 4% dajmy. Nie wiem, czy to w ogóle to tak ma być, czy to tak ma nie być. Kompresor klimatyzacji nawet to jest. No popatrz, jakie tutaj rzeczy są. Dobra. Tyk. Zamontuj. Umieść. Maska. Zamontuj. Umieść. Ładnie to wygląda. Oczywiście felgi od razu na inne. Nie wiem, czy będą pasowały, ale 19 oczywiście. Oponki do tego. 25 to była ta. Pokaż, bo to troszeczkę tak. To wygląda jak zimówki. To takie już bardziej. To już następne, to już w ogóle. A to 20 jeszcze są, zobacz. Ta jest nawet taka, bym powiedział, one wszystkie takie są lipne. Ta jest jeszcze taka w miarę. Nie ma żadnego takiego typowo do driftu. Dobra, weźmiemy tą. 4 sztuki. Mam nadzieję, że się zmieści normalnie. Bo jak nie, to będzie lipa. Dobra, tu amortyzatorki weźmy. Zwrotnica. Ok, tarcze. Tarcze to mi tutaj nie ten. Nie są potrzebne. Wstecz. Tekerup. Zawsze jeszcze mogę światło tutaj zmienić na takie bielutkie. Takie wiecie. Lampy. Elegancje. Dobra, podnieś, bo to trzeba podnieść. Trzeba ściągnąć. Mam nadzieję, że te 30 mm tego osadzenia też tutaj przypasuje. Że nie będę musiał na nowo gdzieś tam kombinować. No jeszcze się nawet koło kręci. Podniosło. Dobra, demontujemy. 18. W sumie to sporej różnicy to tutaj nie zrobiło. 19. 35 mm, więc to jest. Ej, 25 wziąłem. Serio. Serio. Trochę będzie za małe chyba. Ale lipa. Lipę szczeliłeś, człowieku. Dawaj, montuj. Umieść. Może nie będzie tak tragicznie. Oby. Kaszana jednym słowem. Dobra, tutaj. Cyk. Cyk, następna. Felga. Ok. Jeszcze jedna. Felunkę. I zakładamy w sumie teraz te. 19. Umieść. Najpierw felgi, później oponki. Z tamtej strony umieścimy. Następno zamontuj, umieść. Oponka. Cyk. Oponka, cyk. Ja być mogę ciśnienie tutaj dostosować do tego. Cyk. Opuśćmy sobie. Dostosowywanko. Opona. A nie, strojenie w zasadzie. Nie, to nie mogę, dobra. To my ok. I teraz pojedźmy sobie na Francję. Pojeździć troszeczkę. Oczywiście padzika użyję. No czemu nie? Trochę są schowane te koła. Trochę źle to wygląda. Tak. Nie do końca jak się spodziewałem. Ej, ale z turbo to robi różnicę, nie? To nawet słychać i nawet czuć, więc podejrzewam, że do BM-ki jakbym tak zarzucił. Patrzcie. Elegancko jak pompuje, ty! Człowieku! Tam może prawa wchodziła do tej BM-y. Normalnie. O kurde. Tamto na drifcie. To już wiem jak robią po 100 tysięcy. To trzeba by było się przyzwyczaić do tego. Zobacz. Jak lecimy. Nie, to jest. To jest po prostu szok. Dobra, zmierzmy się tutaj na dragu z kimś. Takim uturbionym. Dobra, stówka na razie. Elegancko leci, elegancko. Oj, teraz. Zarzuciło. Nie wiem, czy ja w ogóle w takim tempie dojadę, ale powinienem. Ustawmy się tutaj na zielonym polu. Światła jakby w ogóle nie świecą. Jakby jeszcze ten model nie był do końca dopracowany. O, przynajmniej nie mam czerwonego.
Lecimy. Z kim się ścigam? Z Sifikiem. Sifik nie ma szans, ale mi FPS-y tutaj spadają na tej, na tej mapce. Jest tragedia, 30. Coś się dzieje. Kurde, patrz, pan, nie mogę opanować tego, nie? Taka prędkość. Taka moc, że Sifik wygrał. Gdyby nie to, że mnie zarzuciło, to bym wygrał, nie? Wszystko przez ciebie. Ole, rozpieprzone. Człowieku. Gdzie teraz źle zrobiłem? Zamontowałem sobie turbo, które tutaj dopracowałem. I rozwaliłem. Tak o. Co to odpadło? A, ten przedni, ten zderzak chyba taki. Kurde. Szkoda mi trochę. Naprawdę, trochę mi szkoda tego, co zrobiłem. Ale... No cóż mogłem poczynić tak naprawdę? Cóż mogłem poczynić? Podejrzewam, że jeszcze to by się stało na kółkach. To trzeba do garażu tym wjechać. To się wyklepie. To tam miras z jakimś tam innym tym, to oni to wyklepią. A więc parking samochodowy. Normalnie. Patrzcie. Powareczka stoi. A ona jest kompletna? Pokaż mi. Jak ona jest kompletna, to dupa nie kompletna. Ale atrapa jest założona z maską. Może się... Jest kompletne. Patrz, kurde, nie to chciałem. Nie. Co ty? Te licencje jeszcze nie są ten. Do końca zrobione. Ej, znalazłem trochę błąd gry. Bo w sumie... Jak zmienię pojazd, to cały pojazd później jest złożony. Ej, to nawet w sumie dobrze. Teraz tak, do ładowania. Turbo. Na prawą kupę. Zobaczymy, czy zamontuję sobie tutaj w tym wspaniałomyślnym wozie. Bo na te części w takim razie będę musiał posprzedawać. Zamontuj. Kurde, nie może być zamontowana. Ale nie wiem czemu, naprawdę nie wiem czemu. Nie mam pojęcia. A teraz patrz, parking samochodowy. A nie, dalej rozwalony. No to trochę kiepsko. Chociaż jakbym tutaj... A nie, elementy zawieszenia jeszcze trzeba by było kupić. To jednak nie będzie tak kolorowo. Dobra, w zasadzie to by było na tyle, bo myślałem, że może jeszcze do 36 tutaj uda mi się zamontować, ale niestety nie. I po prostu ja sobie tej giereczki nie zapiszę i będę miał w sumie BMW-kę złożoną i nie będę miał tego burdelu tutaj, który mam, bo w sumie to nie jest mi potrzebne. Ja bym musiał wszystko ręcznie, wiecie, sprzedać czy tam wyrzucić. A tego mi się nie chce robić ręcznie, dobrze nie zapisywałem, nic takiego tutaj się też nie stało. Jedyne co to rozwaliłem tylko samochód tak naprawdę i nic więcej. Samochód, który rozwaliłem jest oczywiście tutaj, na moim parkingu. Razem z innymi pojazdami. O, proszę bardzo, wybierz. Tak to się tutaj prezentuje, mógłby coś tam zaszpachlować, coś ten. Niepotrzebnie też uderzałem w ten samochód, no ale wiecie jak to jest. Po prostu kupimy sobie 370 na następny odcinek i spróbujemy z turbo już, turbo, które to tak pompuje, spróbujemy sił na drifcie. No D46 niestety nie mogę zamontować, nie wiem dlaczego. Musiałbym może jakieś poradniki pooglądać, poczytać, bo tu jest coś bardziej skomplikowane. Dobra, i to by było na tyle. Jeśli Ci podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, napisz jakiś komentarz w ogóle odnośnie tego, co sądzisz o tym odcinku, o tym, co się działo i w ogóle. Zapraszam Cię oczywiście na mojego Instagrama, na mojego Discorda, wszystkie linki masz w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.